akcja. Uwaga, uwaga, w tym oto wspaniałym miejscu, Atlas Arenie w Łodzi, chciałyśmy życzyć naszej koleżance, nazwijmy ją koleżanką, Agacie Wójtkowskiej, w tym ważnym dniu 18 urodzin, wszystkiego najlepszego. Tak jest, przede wszystkim spełnienia marzeń. I zdrowia i powrotu do wielkiej formy. Pozdrawiamy. Mecze w Niemczech, bo to mnie trochę interesuje. Mało widzieliśmy, nie było transmisji. Zainteresowanie było, bo ludzie pytali, jak poszło, no jak w twojej ocenie wyglądały te dwa mecze z Niemkami? Myślę, że przede wszystkim to były bardzo pożyteczne sprawdziany dla zespołu, bo taki rytm meczowy został zachowany tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy. Przeciwnik jak zawsze Niemki wymagający, trudny. Pierwszy mecz graliśmy 3-2. Z tym, że myślę, że to był mecz też pod naszą kontrolą, mimo takiego wyniku. Zagrały dziewczyny, które do tej pory rzadziej grały, dostały szansę. Była to jakby taka ostatnia kwalifikacja dla tych wszystkich dziewczyn, żeby wybrać czternastkę. Natomiast drugi mecz już grał jakby tak podstawowy skład, taki, który chyba będzie się pojawiał tutaj na Mistrzostwach Europy. I mogę powiedzieć po tych meczach, że zespół naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował. Pokazał taką twardą siatkówkę, pokazał, że te mecze w Lidze Narodów, w tym turnieju kwalifikacyjnym jakby przynoszą efekty i było widać dużą dojrzałość drużyny w tych meczach, co prawda tylko sparingowych, ale mimo wszystko dziewczyny potraktowały je bardzo poważnie i naprawdę pomimo tego, że wygrywały w tym drugim meczu dość łatwo, to jednak utrzymały taki poziom zaangażowania i determinacji do końca tego meczu. Jak jest tak optymistycznie, to pytanie twierdzące. Będzie dobrze? No my wierzymy, że będzie dobrze i ten zespół pokazał w ostatnim czasie, że można na niego liczyć. Jak spędziłeś tyle półtora dnia wolnego, tak? Bardzo pozytywnie. No takie ostatnie wolne przed Mistrzostwami Europy, żeby naładować jeszcze akumulatory, troszkę odpocząć od siatkówki. Także pełny reset i teraz wracamy z nową energią. Czujecie, że po tym meczu z Serbią, już zapominamy o wyniku, ale po bardzo dobrym występie oczekiwania wzrosły, czujecie to? Ja ogólnie z całą sobą jestem pozytywna i to nie tylko jeżeli chodzi o te Mistrzostwa Europy, ale też o inne kwestie, także również do tego tutaj podchodzę bardzo pozytywnie i wierzę, że będzie dobrze.